witam serdecznie Państwa. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco dziękuję, że zechcieli Państwo dziś przyjść i poświęcić im dziś swój cenny czas. Także bardzo jestem wdzięczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście Zenkowi Sławkowi i Panu pracującym kolegi za możliwość pokazania mojej pracy, za wszelką pomoc i życzliwość, z jaką się tu spotykam od początku naszej znajomości. Także Zenku, bardzo, bardzo dziękuję. Teraz może przejdę do samej wystawy. Jej tytuł Obecność, bo myślę, że oczywiście chodzi o obecność człowieka, wiąże się z tym, iż postać ludzka zawsze była ważna w moim malarstwie. W niektórych obrazach człowiek jest przedstawiony dosłownie w formie portretu, a na innych jego obecność jest jedynie zasygnalizowana poprzez pozostawiony przez niego ślad. Oczywiście moje obrazy można wybierać powierzchownie jako kadr zaobserwowanej rzeczywistości przeniesiony na powierzchnię płótna. Staram się jednak, by obraz miał drugie dno, by stanowił pewną metaforę, by niósł pozamalarski komunikat. Że moje obrazy mają pewne przesłanie konkretne, oczywiście każdy jest o czymś innym, że takim jednym z tych motywów wydaje się być przemijanie równości życia, czego najlepszym przykładem jest właśnie tamten tryptyk pod tytułem Etapy, bądź też obraz z gołębiami, to jest jeden z obrazów z cyklu dyplomowego, który już kiedyś pokazywałem w galerii. Chciałbym, żeby Państwo zwrócili uwagę też po tym obrazie, bo od powłoką ślankowej i efektownej scenerii kryje się pewien dramat. Obraz nawiązuje do wydarzenia, które miało miejsce 28 stycznia 2006 roku w Katowicach, kiedy to ogromna hala wystawnicza, pod którą były prezentowane Parki Gołębi, to na polem grubej warstwy śniegu zawaliła się zabijając prawie 70 osób. Także jak Państwo widzą, mimo iż w tym obrazie nie ma człowieka, obraz jest właśnie o człowieku, tu konkretnie o pewnym dramacie. Oczywiście każdy z moich obrazów ma jakąś swoją treść, komunikat, przesłanie. Mam nadzieję, że Państwo właściwie odczytają sens moich prac, bądź też dokonają Państwo własnych interpretacji. Także jeszcze raz gorąco, dziękuję, że zechcieli Państwo gdzieś przyjść. Zapraszam do oglądania wystawy. Dziękuję bardzo.